Czy jesteście ciekawi tego, co, co Bóg dzisiaj będzie mówił? Ja też jestem ciekaw. Jestem ciekaw, bo nie mogę powiedzieć, że, że wiem tak do końca. Co nie oznacza oczywiście, że nie jestem przygotowany, ale, ale jestem ciekaw, w którą stronę Bóg to poprowadzi. Mam jakiś skrypt, ale nie mam takiego. Nie ma takiej głębokiej potrzeby, żeby się podzielić wszystkim, co tutaj zanotowałem. Raczej tak poddaję się Duchowi Bożemu i wierzę, że z moich ust wyjdą pewne myśli, które będą też odpowiedzią dla, dla kogoś, kto, kto, kto przeżywa jakiś dylemat. Że być może usłyszysz jedno, dwa zdania, które pasują do Twojej sytuacji, one trafią, trafią w Twoją sytuację. W Ewangelii Mateusza od tego zacznę. W rozdziale 13 mamy taki tekst. Ja go przeczytam, on jest dosyć długi. To są wersety od 18 do 32. Od tego może zacznę. Ewangelia Mateusza, rozdział 13. Wersety od 18 do 32. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na miejsce skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje. Ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane międzyciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i łuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny. To jest wyjaśnienie przypowieści Jezusa o siewcy, której nie przytaczałem na początku, to Jezus ją wyjaśnia. Będę czytał dalej. Inną przypowieść im przedłożył. Królestwo Niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go. Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im, nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy, chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł, nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom. Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie. Pszenicę zaś zwieście do mego spichlerza. Inną przypowieść im przedłożył: Królestwo Niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem. Także ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach. Trzy przypowieści, w których tematem jest sianie. Właściwie tej pierwszej nie przetoczyłem w całości. Ale trzy przypowieści, jedna po drugiej, gdzie jest mowa o sianiu. Jezus mówi o sianiu, o wzroście i o zbieraniu. Pomyślałem sobie, że to jest w ogóle ciekawe, taki zrobiłem trochę krok wstecz w stosunku do tego tekstu. Spojrzałem na niego z takiej trochę szerszej perspektywy. Pomyślałem, że to jest ciekawe, że Boże Słowo dużo mówi o sianiu i zbieraniu. I dużo mówi o różnych procedurach rolniczych. O, o takim czymś, że człowiek sieje, potem to rośnie. I potem coś z tego wyrasta i co z tego wynika, że coś wyrasta, coś wyrasta, coś nie wyrasta, coś usycha. Wyrasta czasem nie to, co trzeba. Czasem wyrasta coś, co nas zaskakuje, tak siedzimy małe ziarno, wyrasta drzewo. Dużo jest osianiu i zbieraniu. Żyjemy w mieście. Większość z nas żyje w mieście, w dużym polskim mieście, w XXI wieku. I my nie mamy jako ludzie kultury miejskiej, nie mamy dużo do czynienia z sianiem i zbieraniem. Ktoś z Was siał ostatnio coś? Zbierał? A niektórzy siali, niektórzy coś tam siali. Niektórzy sieją, niektórzy sieją coś na balkonie, niektórzy sieją na działce mają pracowniczy ogród działkowy, czy coś tam. Niektórzy mieszkają pod miastem i coś tam sieją mają jakąś działkę przydomową. Ale jednak wszyscy korzystamy z Biblii, którą napisano 2000 lat temu. Tak to Bóg ułożył, że korzystamy z Biblii, którą napisano 2000 lat temu i tam są te rzeczy o sianiu. I mamy czasem taką. Nie wiem, czy wy macie. Mamy czasem, ja mam taką czasem pokusę, żeby. Żeby ten język Biblii przekładać na moje współczesne realia. Żeby robić coś takiego, no tak, no my ja żyję w innych, w innych realiach. Więc ja wezmę z tej Biblii to, co mi pasuje do moich realiów, to, co pasuje do, do realiów mojego szybkiego życia. A te historie o tych siewcach, o tych wszystkich, to zostawię po prostu ludziom z tamtej kultury. Bo ja żyję szybko. Ja jestem prawnikiem. Nie jestem może jakimś takim bardzo szybkim człowiekiem. Mój styl życia nie jest taki hektyczny, pełen pośpiechu, ale jest pełen jakichś zadań, terminów i odhaczania. Tych terminów, odhaczania pewnych wykonanych zadań. Tak przebiega moje życie. Moje życie polega na tym, że rano wstaję, mam jakiś tam czas z żoną, z Bogiem, jadę do pracy, jestem w tej pracy 8 godzin, albo potem jeszcze czasem mam drugą pracę jakąś, albo coś robię, albo nie mam drugiej pracy. Wracam do domu. Generalnie dużo czasu spędzam w ciągu dnia patrząc się w ekran jakiś. I myślę, że wielu z nas tak pracuje, że patrzy się w ekran. A potem odpoczywamy od tego w taki sposób, że włączamy kolejny ekran i patrzymy na coś innego na tym ekranie. Na, to, na jakieś obrazy, które prąd elektryczny generuje i słuchamy dźwięków, które też ten prąd wytwarza. Mamy taki styl życia inny niż ci ludzie, do których Jezus mówił. A jednak, Boża mądrość jest taka, że Bóg. Jakby nie tworzy Biblii w każdym kolejnym pokoleniu, jakiejś nowej Biblii, gdzie na nowo po prostu układa jakieś, jak, jakieś nowe przypowieści. Bóg przekazał nam takie słowo i posługujemy się tutaj tekstem, który można najlepiej zrozumieć, można było najlepiej zrozumieć w tamtych czasach. Ludzie w tamtych czasach doskonale rozumieją. A gdybyśmy wzięli współczesne realia, to tymi, którzy najlepiej są to w stanie zrozumieć, to są ludzie z trzeciego świata, Który, którzy, którzy mają, nie mają internetu, mają y, mało zasobów, gdzieś mieszkają na wsi, sieją, zbierają, jak nie zbiorą, to głodują. Oni doskonale rozumieją, oni są bardzo blisko tego tekstu. Moim zdaniem, oni dużo lepiej rozumieją ten tekst niż profesor. Seminarium, jakiegoś prestiżowego seminarium teologicznego, protestanckiego w Stanach Zjednoczonych, który przyjeżdża do pracy, robi jakiś wykład, potem jedzie do sklepu. Oni dużo lepiej, oni są dużo bliżej tego tekstu. Czy jest pewna prze, przewaga mieszkańców Trzeciego Świata nad nami. Ale myślę, że my też możemy sobie uświadomić, że żyjemy w innej kulturze i ta, kulturza, ta, ta kultura na nas wpływa w taki sposób, że ona trochę nas oddziela od tego tekstu, i ona trochę nam zamydla, o co tutaj chodzi. Sianie i zbieranie, i, i taki styl życia, w którym czekamy na coś, jest nam obcy. Potrzebujemy się przestawić na inny tor. Nie bez powodu Bóg sprawił, i to nie jest przypadek, że ja tutaj nie przyszedłem z Biblią z XXI wieku, w której jest mowa o internecie i w której jest mowa o Netflixie i o tym po prostu, jak rozsądnie korzystać z Netflixa. Tu nie ma takich przypowieści. Mamy tekst sprzed dwóch tysięcy lat, ponieważ on zawiera mądrość i dobrze, mądrze zrobimy po prostu, jeżeli, ja nie mówię, przeprowadzimy się do trzeciego świata, ja nie mówię, że zostaniemy rolnikami, ale mądrze zrobimy jeżeli jakby postaramy się zrozumieć, o czym tutaj jest mowa i wejdziemy jakby sobą, całymi sobą w to, czego to słowo nas naucza. Jezus mówił o sianiu. Rolnik rozumie, czym jest sianie. Rolnik w tamtych czasach doskonale rozumiał, że sieje, wrzuca coś w ziemię Wykonuje pewną pracę, ale potem to on musi sobie dać spokój. Potem musi uznać swoją bezsilność wobec tego procesu. Czyli musi powiedzieć: Ja nie mam wpływu na to, co wyrośnie. To zależy od Boga. To zależy od tego, czy Bóg da deszcz, czy nie da deszczu. To zależy od tego, jakie będą warunki. To zależy od tego, czy będzie wojna, czy nie będzie. To zależy od tego po prostu, czy miałem dobre ziarno, czy nie miałem. To ja po prostu nie wiem do końca, co wyrośnie. Zauważcie, że my w mieście jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mamy dużą kontrolę nad rezultatami naszej pracy, albo nam się przynajmniej tak wydaje. Żyjemy w takiej dużej iluzji, że mamy kontrolę nad naszym życiem i, i z każdym udanym zadaniem, że po prostu udało się coś, zaznaczyliśmy spotkanie. Zaznaczyliśmy jakiś termin, wyrobiliśmy się w terminie, dostaliśmy pieniądze. Z każdą taką sytuacją wzrasta w nas takie poczucie, że po prostu kontrolujemy nasze życie. I życie człowieka w mieście, to jest, styl życia w mieście to jest taki styl życia, który, w którym jakby staramy się wyprzeć takie elementy, nad którymi nie mamy kontroli. Zobaczcie, jak schowana jest śmierć w naszej kulturze. Nie ma za bardzo czegoś takiego, że ludzie, że ktoś umiera, dziadek umiera. Dziadek umiera w szpitalu albo w hospicjum, ale umiera w szpitalu i jego śmierć jest traktowana jako porażka medycyny. Jako jakaś anomalia w systemie. Tak się po prostu często mówi. No po prostu no, no coś nie wyszło, on się za późno z czym zgłosił, coś tu po prostu nie tak. Nie ma takiego. Jakby wypiera nasza kultura coś takiego, że no człowiek umiera generalnie w którymś momencie w którym momencie no, każdy umiera. I jest, jest taka jakby taka, taka niezgoda na to, że pewne rzeczy od nas nie zależą, że z pewnymi rzeczami sobie po prostu nie radzimy. Ale Boże Słowo nas zachęca do tego, żebyśmy naśladowali ten przykład rolnika, który sieje, i polega na Bogu. Rolnik sieje. Rolnik orze, sieje. To nie jest ktoś bierny i bezczynny. To nie jest ktoś, kto po prostu siedzi, nic nie robi i polega na Bogu. On dobrze wykonuje, dobry rolnik dobrze wykonuje swoją część zadania. On rozpoznaje porę, w której trzeba zasiać i rozpoznaje porę, w której trzeba zebrać zniwo. Ale Pomiędzy jednym a drugim on za bardzo nic nie robi. Przynajmniej znaczy on zajmuje się czymś w obejściu, w gospodarstwie, ale on nic nie robi z tym polem. On tam nie biega, wiecie, nie rozgrzebuje ziemi, żeby sprawdzić, czy rośnie, czy nie rośnie. On później chodzi tak, na to pole, patrzy, jak rośnie, ale jest świadomy tego, że ten wzrost to nie jest do końca proces, nad którym mamy kontrolę. Wzrost daje Bóg. Jak, kiedy czytam Boże Słowo, to tak zanurzam się w to słowo, tak jak powiedziałem, to uderza mnie tak, taka um, właśnie taki rozdźwięk pomiędzy tym, co nam dyktuje życie w mieście w XXI wieku, tym, co nam dyktuje nasz styl życia, a tym, co mówi to słowo. Widzę, że to słowo jest mądre. W tym słowie jest mądrość, a, a styl życia, który mam, to nie jest do końca styl życia, który z tym słowem y, idzie jakby w jednym kierunku. To, co gdzieś wziąłem z kultury i to, że uczestniczę w kulturze, uczestniczę w pewnego rodzaju stylu życia w mieście, to powoduje, że mam skłonność do myślenia, że Bóg działa w taki miejski sposób. Że Bóg się kieruje takim, taką miejską filozofią, czyli że jest jakiś target, jest jakieś zadanie, jest jakiś deadline i jest, są jakieś działania w międzyczasie szybko podejmowane, trzeba szybko, szybko tu to zrobić, tamto, trzeba tu, tu coś wysłać, tu coś, czegoś dopilnować. Że Bóg działa w taki sposób, a Bóg mówi: Nie, to jest trochę inaczej niż myślisz. Bóg działa przez sianie słowa w sercu człowieka. Bóg godzi się z tym, że są pewne straty w tym procesie. Czyli są ludzie, ziarno czasem pada na drogę, czasem człowiek nie przyjmuje, czasem ktoś to wydziobie z jego serca. Słowo jest głoszone, pada do jakiegoś człowieka, ale... On jest tak bardzo jakby twardy i też tak bardzo otoczony pewnymi demonami, że tak powiem, które dziobią, dziobią go, dziobią, dziobią. Tak mu dziobią, dziobią i wydziobią to wszystko, co zostało posiane. I on, jest, on zostaje jakby nie usłyszał tego słowa. Inny człowiek ma płytką glebę w sercu. Nie ma tego serca przygotowanego na słowo. Gdzieś tam jest zatwardziałość, ono jest trochę głębiej i to słowo, słowo jakby wzrasta, ale ono nie może zapuścić korzenia. I usycha. Ktoś inny ma po prostu już dużo rzeczy posianych, które nie są Bożym Słowem, ma po prostu, dużo się dzieje w jego życiu. Dużo się dzieje. Za wieloma rzeczami goni, jest wiele ambicji, jest wiele dążeń w jego sercu. Jak tam jeszcze słowo się, yy, zapada w to serce, no to ono rywalizuje z tymi wszystkimi rzeczami, które zabierają mu światło, zabierają wodę temu słowu, zabierają jakby to, na czym to słowo miałoby rosnąć. Myślę, że słowu pomaga pewnego rodzaju takie. Urobienie serca, to że to serce jest miękkie i że to serce jest też przeorane. Czyli jeżeli miałeś takie doświadczenie, które Cię przeorało, czyli po prostu gdzieś tam jesteś, czujesz się taki, nie do końca boli coś tam, bo coś przyszło, takiego przeorało Cię, ale nie masz zatwardziałości w sercu. Czyli nie obraziłeś się na Boga, nie jesteś taki zamknięty, to Ty, Boże, to mnie tak potraktowałeś, to ja teraz się na Ciebie obrażę, bo to też tak niektórzy robią. Ale nie ma w to, jak mówisz, Boże, dlaczego, dlaczego to przyszło, dlaczego tak się dzieje. Boże, kocham Cię, kocham Cię, ale dzieją się w moim życiu trudne rzeczy. Bóg mówi to dobrze. Boże, tyle rzeczy miałem, tyle rzeczy rosło, to wszystko ktoś wziął, przyszedł, wyrwał. No? Może to jest dobry moment, jesteś dobrą glebą, to jest dobry moment, żeby posieć tam słowo. Bo teraz już te rzeczy, które, których zostałeś pozbawiony, nie konkurują. One nie będą temu słowu zabierać. Wiecie, Bóg nas poddaje takim procesom, które są przykre, i łatwo się je zobrazić na Boga. Ale one są potrzebne. Jeżeli Bóg przygotowuje czyjeś serce na przyjęcie słowa, to on tą glebę odchwaszcza. Odchwaszczanie nie jest fajne. Bo coś rosło w Twoim sercu, i jak to jest wyrywane, to ta gleba się rozrywa, jest pewien taki dyskomfort, coś tracisz. Przyjeżdża pług, rozrywa ci to, tą glebę. Orze ci, on nie rozrywa ci serca. Ale on rozrywa pewną zatwardziałość, która w tobie była. I ta zatwardziałość nas pęka przez różne trudne doświadczenia. Jeżeli się czujesz przeorany, to przyjmij słowo. Po prostu to jest, to jest mądra rzecz. Daj się pouczyć z tego słowa. Przyjmij słowo Boże. Powiedz Boże, jestem przeorany. Były rzeczy w moim życiu nie ma. Były rzeczy, które myślałem, że są cenne. Nie ma, po, poszły, zostały mi zabrane. Stoję tak, jak jestem. Sprzeorany jestem. Posiej we mnie słowo, żeby mogło rosnąć. Rolnik rzuca słowo. Rzuca, siewca rzuca ziarno, siewca rzuca słowo. Dzisiaj słowo jest posiewane w tobie, słowo Jezusa Chrystusa. I to słowo ma to do siebie, że ono rośnie. Jezus powiedział: Jeśli ziarno nie obumrze, pojedynczym ziarnem pozostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Tak, ludzie czasem mówią o że Przerażaj taka myśl, że ja o boomrę, o umrę, u, u, jakaś, jakieś takie umieranie. Ludziom się umieranie źle kojarzy. Ale jak patrzymy na to umieranie ziarna, jak, jak ja coś kojarzę, bo trochę jednak kontaktu z, z ziarenkami miałem, jakimiś kiełkującymi, to ja widzę, że ten proces obumierania to jest, to jest raczej proces taki, że pojawia się życie w tym ziarnie, i to życie jakby rozrywa tą starą. Powłokę I ta powłoka gdzieś tam na boku sobie odpada. Kiedy pojawia się w nas życie Jezusa Chrystusa. To jest też proces umierania tego starego życia, ale ten proces jest tak drugorzędny w stosunku do tego rozwijającego się życia, że naprawdę on jest bez znaczenia. Kiedy się narodziłem na nowo, 28 lat temu, miałem pewien sposób życia i on się radykalnie zmienił. Pojawił się Bóg, pojawiło się Boże Słowo, pojawiły się jakieś tam problemy z tym związane, bo ja się zacząłem zmieniać. A ponieważ ja się konkretnie zacząłem zmieniać, to nie było tak, że tam trochę chodziłem do kościoła, trochę tam, wiecie, z nogi na nogę przestępowałem i trochę chodziłem do kościoła, trochę chodziłem gdzieś indziej. Ja się na radykalnie nawróciłem i to spowodowało ogromne zamieszanie w moim otoczeniu. Miałem relację z jakąś dziewczyną, no ta relacja się popsuła, i rodzice pomyśleli, że ja zwariowałem. porządni ludzie tacy, wiecie, z, z wyższych sfer. Ojciec, dyrektor korporacji dużej. No i nagle po prostu myśleliśmy, że to jest prawnik, że to, to sobie ułoży życie z nią, a tu tak oszalał. Oszalał. No trudno, ja się wróciłem. Wiecie, był jakiś proces umierania, no bo te rzeczy, ta relacja umarła, tak. Ileś tam rzeczy umarło, ale powiem wam, to było tak drugorzędne. Umieranie tych rzeczy było drugorzędne w stosunku do tego, że ja żyłem i teraz czułem, że żyję. Mam życie w Chrystusie. Mam życie wieczne. Też w moim środowisku religijnym też się zaczęły problemy. Wiecie, biskup przyjeżdżał do parafii, ja się tam trochę w tej parafii udzielałem i mama mi mówi wiesz co biskup przyjeżdża weź mu napisz jakieś przemówienie żeby go powitać napisałem Księży biskupie biada wam uczeni w piśmie i <laughs> że pochwyciliście klucz poznania i nie nie wchodzicie nie wpuszczacie tych dlaczego tak, tak ściemniacie dlaczego tak oszukujecie ludzi dlaczego zakrywacie przed nimi tą prostą ewangelię to nie, 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 nie usłysza tego biskup nie, nie przeszła ta przemowa jednak. Jakby nie, nie. Ale dobra była moim zdaniem. Dobra była. Ale nie przeszło. No nic. Czyli wiecie, no, coś umierało. No już w tej parafii, no tam nie dogadywałem się już. Tu się rozstałem z tą dziewczyną. Ileś tam rzeczy się posypało. Ale, ale miałem w sobie życie. Pojawiły się jakieś nowe relacje, pojawiły się po prostu relacje z ludźmi wierzącymi. Zaczęły się dziać z cuda, Bóg mnie zaczął dotykać, Bóg mnie zaczął zmieniać. Także jeżeli myślisz sobie, o, będzie, będzie umieranie, to ziarno obumrze i będę umierał, będzie jakieś umieranie, coś się skończy. To, co otrzymujesz w zamian jest dużo lepsze. To życie, które się w tobie rozwija... To jest istota. A ten proces umierania jest drugorzędny. Proces umierania starego życia jest naprawdę drugorzędny. Nawet tego nie zauważysz. Jak Szczepan był kamienowany, zobaczcie co on mówi. Mówi: Widzę niebiosa otwartej, syna człowieczego, który stoi po prawicy Boga. I ci go kamienują, a on mówi: Ojcze. Nie, mówi Jezu, do Jezusa się modli. Nie policz im tego grzechu. Jezu, w ręce Twoje powierzam ducha mego. On był tak zachwycony tym Jezusem, że te kamienie, które w niego leciały, on nie mówi, ojej, ojej, boli, jak strasznie boli, ojej, jak, jak okropnie mnie traktują, a przecież nic złego nie zrobiłem. Tam nie ma takiego monologu z jego strony. On jest tak zapatrzony w Jezusa, w tą chwałę Bożą, widzi niebie, niebiosa otwarte, i Jezusa, który stoi i mówi, wow, wow. A tu go kamienują. A on mówi, wow. Szczerze, panie, kamienują cię. A, nie poczytuj im tego grzechu. Naprawdę, chwała Boża, i jakby takie to, to co Bóg nam daje. Jest warte każdej straty. I później apostoł Paweł o tym pisze, że wszystko uznaje za gnój, żeby tylko zyskać Chrystusa. Wszystkie te cierpienia, które znosił, a on naprawdę znosił sporo cierpień. Trzy razy mówi, trzy razy rozbił się ze mną statek. Czyli jeden, jedną historię mamy w dziejach apostolskich, ale on mówi, że to trzy razy mu się przydarzyło. To w ogóle trzeba mieć szczęście, wiedzieć, żeby trzy razy płyniesz statkiem i ten statek tonie. <grystanie> Ale mi się to przydarzyło, bo to był apostoł i on miał naprawdę, był cały czas otoczony jakąś duchową walką. Cały czas ktoś go gonił, ktoś go tam kamienował, ktoś go prześladował. Ale on mówi, to nie warto w ogóle o tym mówić. Naprawdę to, co mam, jest dużo lepsze. To, co mam, jest tak dobre. Że te niedogodności, które z tym przychodzą, są, są naprawdę drugorzędne. Naprawdę nie czuję, nie czuję się nieszczęśliwym człowiekiem. Nawet jeśli ktoś przepłynął statkiem trzy razy i nic mu się nie stało, a ja trzy razy próbowałem, trzy razy statek utonął. Nie narzekam, bo to, co mam, jest dużo lepsze. Królestwo Boże rośnie w nas. Bóg posiewa w nas, Królestwo. Bóg posiewa w nas słowo i potem ono rośnie. My stwarzamy warunki, ale wzrost tego Królestwa to jest wzrost Boży. To nie jest tak, że my sami jakby jesteśmy w stanie stworzyć jakiś duchowy rozwój w sobie. My stwarzamy warunki do rozwoju, a rozwój jest dziełem Boga. I rozwój też jest procesem, który wymaga czasu. Wiecie, jakiś czas temu spotkałem człowieka, który, którego poznałem, i jakoś tak nie myślałem, że on będzie szedł za Bogiem. On mnie zdenerwował, jak go poznałem. Ale no, zdenerwował mnie tak bardzo, że zacząłem się o niego modlić. Po prostu, bo musiałem jakoś tak dojść do ładu ze swoimi emocjami po tym spotkaniu. I pomyślałem, że będę się o niego modlił, tak, będę go błogosławił. Bardziej chodziło o to, żeby samemu jakoś tak się uwolnić od tego dyskomfortu, który on mi sprawił. Ale wiecie, później po jakimś czasie nie miałem z nim kontaktu, i po jakimś czasie ten kontakt się pojawił. I ten człowiek, okazało się, że się nawrócił, że żyje z Bogiem. I że jest naprawdę to, co z niego wychodzi, jest zupełnie inne niż to, co na początku z niego wyszło. Ale był proces. Był proces. Więc trzeba czasem pozwolić Bogu na dokonanie procesu. My mamy taką też tendencję jako ludzie do tego, żeby tak oceniać ludzi w oparciu o tu, o tu i teraz. Czyli widzimy, że ktoś teraz jest jakiś i myślimy, że on taki był zawsze i że taki już będzie. A jeżeli obserwujemy go przez jakiś czas i on się nie zmienia, no to tym bardziej jesteśmy przekonani, że on już taki będzie. On taki był zawsze i taki już będzie. Ale my też nie znamy historii tego człowieka i też nie, nie, wiemy, nie znamy procesu. Wiecie, nauczyłem się tak w relacji z Bogiem pewnej rzeczy, która, która mnie fascynuje w Bogu. Że Bóg, jak patrzy na człowieka, na ciebie czy na mnie, to on widzi twój początek i widzicie od początku do końca. Czy widzicie przez całą wieczność. On z Tobą rozmawia i mówi do Ciebie teraz, i Ty jakby jesteś w tym momencie w czasie, jesteś tu i teraz. Ale Bóg w tej sytuacji, On nie jest tu i teraz z Tobą. To znaczy On jest i, jest, i nie jest. Czyli, czyli On do Ciebie w tym momencie mówi, On jest skupiony, ma skupioną uwagę na Tobie, ale On Cię widzi wczoraj, jutro, za miesiąc, za rok, za tysiąc lat. On Cię widzi całego, od początku do końca, On tak z Tobą rozmawia. Czyli On nie jest, że tak powiem, niczym zaskoczony w Twoim życiu. Absolutnie niczym nie jest zaskoczony i absolutnie wszystko wie, czyli niczego nie da się przed nim schować. Jeżeli Bóg pyta, to nie po to, żeby się czegoś dowiedzieć. Bóg nie przychodzi, wiesz co? Tak nie jestem do końca poinformowany, jak ci tam idzie, jak, jak ci idzie, co tam ogóle słychać u ciebie. Bóg wie wszystko. Jeżeli Bóg zadaje pytanie, to po to, żeby Tobie zwrócić uwagę na, na coś, żebyś Ty jakby nawiązał kontakt z jakąś sytuacją w Twoim życiu. Gdzie jest twój brat, Kainie? Hmm. A co, jestem stróżem mojego brata? Kainie, krew twojego brata woła do mnie z ziemi. Kainie, jest problem. I ja ci zwracam uwagę, że coś tam się zdarzyło. Gdy już jesteśmy przy tym temacie organicznego wzrostu, to bardzo dobrym fragmentem, który mówi o organicznym wzroście, o owocowaniu, takim obszernym fragmentem, czy może nie o sianiu, jest fragment z Ewangelii Jana z 15 rozdziału, gdzie Jezus mówi tak. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. To jest Ewangelia Jana, 15 rozdział, od początku czytam. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, i tu nie przeczytam, bo to jest źle przetłumaczone. Tu jest przetłumaczone, że odcina. Ojciec nie odcina nikogo od Jezusa. I to słowo, które tam jest użyte, ono ma dwa znaczenia. Podnosi albo zabiera. Taki. Człowiek, który się zajmuje winogrodnictwem, powiedział, że latorość, która nie wydaje owocu, to jest taka, która jest przypięta do krzewu, ale ona jest za nisko. Jak padał letny deszcz, to się robi gdzieś tam, uderzają te krople i wzbijają takie błoto. I ta latorość jest ubłocona, bo jest za nisko i nie może wydać owocu, bo jest nisko i jest ubłocona. Jest zalepiona błotem, ale jest przypięta do krzewu. I winogrodnik nie robi czegoś takiego, nie przychodzi z sekatorem, ją odcina od krzewu. Nie. On ją podnosi, żeby już to było, to na nią nie chlapało. Wiecie, jeżeli jesteś człowiekiem, bo to jest możliwa sytuacja, jeżeli jesteś osobą, która ma relację z Jezusem, ale nie przynosisz owocu. Kompletnie żadnego owocu nie przynosisz. Ale masz relację z Jezusem, kochasz Jezusa. Są tacy ludzie. Wiecie, są ludzie, których życie jest bezowocne, ale mają relację z Jezusem. Nawrócili się, ale po prostu nie przynoszą owocu. To przyczyną często jest to, że mają niskie poczucie własnej wartości i po prostu próbują sobie poprawiać poczucie własnej wartości w niewłaściwy sposób. I Bóg przychodzi do tych ludzi i ich podnosi. Jeżeli jesteś osobą, która nie przynosi owocu, to Bóg będzie pracował nad Twoim poczuciem własnej wartości. Bóg będzie do Ciebie przychodził i mówi: Ale słuchaj, ty jesteś w Jezusie, będzie podnosił cię do góry. Jak człowiek myśli, jestem beznadziejny, znowu zawaliłem. Ojej, jak ja żyję w taki cielesny sposób. Jestem grzesznikiem, jestem ojcze, jestem beznadziejny. To Bóg przychodzi i mówi kocham cię, podnosi cię. Mówi, to, to ci nie pomoże, że ty będziesz się biczował. To, to nie, nie, nie przyniesiesz owocu, że się dobrze ubiczujesz i przyniesiesz owoc. To tak nie działa. Bóg mówi, kocham cię. Obmywa cię z tego błota, którym się ochlapałeś, albo cię ochlapano. Bo tutaj, nisko, to po prostu można być ochlapanym błotem. Jak ktoś ma niskie poczucie własnej wartości to go bardzo łatwo jest ochlapać, o, o, pospowodować, że on chodzi taki oblepiony. Ale jak ktoś ma właściwe poczucie własnej wartości, jak ktoś jest księciem, chodzi jako książę czy księżniczka, chodzi po prostu w poczuciu synostwa, to te rzeczy się do niego nie przylepiają. Jezus był królem, kiedy chodził po ziemi, był synem człowieczym i zobaczcie, tyle rzeczy do niego o nim mówiono że jest Samarytaninem, że jest nieprawego łoża, że jest zdemonizowany. Ci faryzeusze po prostu chodzili za nim i taki jad cały czas na niego wylewali, takie oszczerstwa. Nie przylepiło się do, do, do niego w ogóle. A on dalej chodził tak, jak chodził. Dalej uzdrawiał i dalej miał, miał swoją tożsamość. Wiedział, że jest Mesjaszem. Nie wstrząsnęło to nim, nie poruszyło to go w żaden sposób. W ogóle wiecie... Tak mnie fascynuje pewna myśl, taka niedawno na to wpadłem, niedawno sobie pomyślałem o tym. Wyobraźcie sobie, że spotykacie człowieka, którego trzy dni temu zmaltretowano, zdarto z niego ubranie, po prostu taką najgorszą, zrobili mu najgorszą rzecz, jaką można było zrobić. Spotykacie takiego człowieka, po, pobito go, pocięto go biczami, przybito go do krzyża. Po prostu zmasakrowany człowiek. I spotykacie go po trzech dniach, bo jakoś przeżył. Jakoś przeżył. Jak on będzie się czuł? Jak on będzie się czuł po tym wszystkim? Nago wystawiono go na widok publiczny, takiego zmasakrowanego. Jezus po zmartwychwstaniu się czuje doskonale. Jezus nie tylko fizycznie jest zdrowy, on jest też na duszy zdrowy. Po nim w ogóle nie widać żadnej traumy. On nie ma żadnego PTSD, on nie ma żadnego takiego czegoś, że wiecie, że się trzęsie, czy tu faryzeusze gdzieś się nie czają znowu na niego. Nie ma w nim czegoś takiego. On przychodzi do uczniów, uczniowie się trzęsą. On wchodzi tam, mówi: Pokój wam. Zobaczcie, jak to możliwe, że ktoś, kto trzy dni temu go po prostu zmasakrowano, teraz uspokaja innych, którym niczego takiego nie zrobiono. W zmartwychwstaniu jest całkowite takie odnowienie wszelkiej traumy, wszelkiej, wszelkich takich traumatycznych przeżyć. Zobaczcie, że Jezus ani razu tam nie mówi czegoś takiego: pocieszcie mnie, pocieszcie, bo wiecie, co mnie spotkało, wiecie, co oni mi zrobili. On nie robi czegoś takiego. On, on został odnowiony. Nie tylko fizycznie ma nowe ciało, ale ma nową duszę. Nie ma w nim, to się do niego nie przylepiło w żaden sposób. To cierpienie psychiczne, którego doznał, się do niego nie przylepiło. W zmartwychwstaniu jest uzdrowienie fizyczne i jest uzdrowienie psychiczne, jest uzdrowienie z traumy. Jeszcze tak a propos siania mi się przypomina taka historia, którą niedawno czytałem. Czytałem o kobiecie, która pracowała z ofiarami przemocy seksualnej na Bałkanach. Powiedziała, że te kobiety po prostu były bardzo, bardzo nieszczęśliwe, bardzo poranione przez to, co je spotkało, i nie miała do nich klucza, nie miała sposobu, żeby do nich dotrzeć z jakąś terapią, próbowała różnych metod. Aż w końcu coś zadziałało. Zadziałało ogrodnictwo. Ona dawała im jakieś nasiona, one coś siały, jakieś kwiatki, i potem dbało o te kwiatki. I to się okazało bardzo uzdrowieńcze dla nich, że one przez te kwiatki, przez sadzenie kwiatków i przez pielęgnowanie jakichś jakich roślinek, wyszły z traumy po takiej, po takiej przemocy grubej. Także to też myślę, że jest jakaś mądrość w tym sianiu i zbieraniu. Jest coś, co warto, co warto obserwować. Wiecie, Jezus mówi dalej w tej Ewangelii w 15 rozdziale. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, podnosi, tak już powiedziałem. A każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Czyli jeżeli wydajesz owoc, Jezus przyjdzie, i cię będzie oczyszczał, będzie odcinał pewne rzeczy, które są niepotrzebne w Twoim życiu, żebyś przyniósł większy owoc. Bo Jemu zależy na owocu. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latoroś sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w Nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorośl. Takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie, i słowa moje w was trwać będą. Proście o cokolwiek byście chcieli stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem trwajcie w miłości mojej. Jezus mówi znowu, ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami, ojciec jest ogrodnikiem. Znów taka organiczna, nie miejska przypowieść, współczesna, Ale warto to zrozumieć. Jezus nie tworzy organizacji, nie tworzy po prostu jakiejś organizacji, że ja jestem... Ja jestem prezesem zarządu, ojciec jest właścicielem spółki, a wy jesteście pracownikami. Organicznie. Ojciec jest ogrodnikiem, ojciec coś pielęgnuje. Ojciec dba o wzrost, o rozwój organiczny. Ojciec nie jest organizatorem, ojciec nie prowadzi biznesu, ojciec jest ogrodnikiem, a ja jestem tym krzewem, który on uprawia. Ojciec mnie uprawia jako krzewi, wy jesteście we mnie wszczepieni. To znaczy, jak jest, jesteście tymi latoroślami, czyli tymi gałązkami krzewu, to w was jest życie moje. Chodzi o przepływ życia w tej gałązce. To znaczy, musi być żywe miejsce połączenia z gałązką, z tym krzewem, gałązki z krzewem. To miejsce musi być żywe, miejsce relacji z Jezusem musi być żywe w Twoim życiu. To znaczy, tam musi być przepływ, że ty coś mówisz, ale on też coś mówi. Ty coś wyrażasz, on coś wyraża do ciebie. Ty coś wyznajesz czy otwierasz się przed nim, a on coś robi w tobie. Przez ducha. Czyli jesteś w atmosferze ducha, ale nie tylko jakby w atmosferze, tylko jesteś w relacji. Bo wiecie, sama atmosfera niewiele daje. Był taki król Saul, który po prostu, non-stop, jak czytamy, on był w atmosferze ducha. I on potrafił w tej atmosferze paść na ziemię, po prostu zrzucić z siebie szaty i prorokować Dawid będzie królem! Dawid będzie królem! A potem się zbierał, ubierał się i ścigał tego Dawida. Był jeszcze inny człowiek, sługa Saula, który też tam był. Też był w takim miejscu, gdzie była Boża obecność. A kiedy Saul przyszedł i powiedział, trzeba zabić kapłanów, kto to zrobi? To on pierwszy rękę podniósł ja. Czyli ta Boża obecność go nie zmieniła, bo on jej nie, nie za bardzo jakby pozwolił Bogu na uporządkowanie swojego życia. Boża obecność automatycznie nikogo nie zmieni. Ona może spowodować, że człowiek coś przeżyje, ona może spowodować, że człowiek nawet pod wpływem ducha coś zrobi. Podda się duchowi i coś będzie robił w duchu. Ale jeżeli ta Boża obecność, on nie ma jakby takiego tak w swoim sercu, tak, Panie, wejdź głęboko i po prostu wszystko, wszystko, co chcesz, dotykaj czego chcesz. Jeżeli tego nie ma, to zmiany w tym człowieku nie będzie. To nawet najbardziej gęsta, namacalna Boża obecność, najbardziej niesamowita chwała, go nie zmieni. Bo on musi Bogu pozwolić, powiedzieć tak. Dotknij tych miejsc i wejdź tam, i we, weź całego mnie. Także ważne jest, żeby był ten przepływ, wiecie, żeby był ten przepływ i to miejsce połączenia. Dlatego, że jak tego nie ma, jak usychamy w tym miejscu, to stajemy się zeschniętymi gałązia, gałęziami. I to jest już naprawdę niedobrze. Wiecie, nie ma problemu z tym, że ktoś jest przypięty do Jezusa i ma niskie poczucie własnej wartości i tam szoruje gdzieś pod niej, jest cały ubłocony. To nie jest problem. Nawet, nawet jeżeli jego życie tak wygląda, że on upada, upada. Znowu upadłem, znowu się upiłem, znowu wziąłem narkotyki, znowu nie wiem, zrobiłem tam, zabiłem kogoś znowu. Już myślałem, że nie zabijam. Płatny morderca na przykład. No po prostu pokusa przyszła. Znowu jakieś zlecenie przyszło, znowu zabiłem. Boże, co ja zrobiłem? Gruby przykład taki. Ale rozumiecie, ludzie z różnych rzeczy wychodzą. i ludzie, ludzie naprawdę czasami, ludzie wierzący, ludzie wierzący, którzy się nawracają do Boga, mają problemy z bardzo grubymi grzechami. I my byśmy pomyśleli, ojej, ten człowiek coś takiego zrobił, jak to możliwe? Ale Bóg mówi, dobra, jest, jest postęp. Tylko raz w tym roku to zrobiłeś. Wreszcie w zeszłym roku pięćdziesiąt. A teraz tylko raz, upadłeś, przy, przepraszasz. Dobrze, przychodzisz, będziemy nad tym dalej pracować. Bóg nie odtrąca, nie mówi znowu, 51 raz zrobiłeś. Bóg mówi, tych 50 już nie pamiętam, pamiętam tylko ten jeden. Tamte, świadomie, intencjonalnie zapomniałem tamte. Bóg nie jest w stanie niczego zapomnieć. Bóg, to, jakby jest Bogiem, wszystko pamięta, ale pewne rzeczy zapomina w tym sensie, że mówi: Ja już tego nie będę wspominał w relacji z Tobą. Ja już sobie nakładam pewne jarzmo i już nie, nie wracamy do tego tematu. Ja ci już nigdy tego nie przypomnę. Już nigdy nie będzie konwersacji pomiędzy mną a tobą na temat tego, co się zdarzyło. Bo ci przebaczyłem. Będę cię traktował, tak, jakbyś tego nie zrobił. Wiecie, dla Boga nie ma problemu, jeżeli ktoś trwa w Jezusie, a jest po prostu nisko. Nisko. Jest zabłocony, nie wychodzi mu. Ich przychodzi, mówi, Boże, znowu mi nie wyszło. Znowu nabałaganiłem, narobiłem, Boże. Ale trwam w Tobie. To Bóg go nie odetnie, nie powie w końcu, wiesz co, już Cię nie lubię. Dawałem Ci czas, dałem Ci czas, żebyś się jakoś zmienił, wyznaczyłem Ci termin, nie, wyznacz, nie, nie dotrzymałeś tego terminu, dalej w tym upadasz, ciach, odcinamy Cię od Jezusa. Nie ma czegoś takiego w Królestwie Bożym. Może zawsze będziesz upadał do końca życia, może nigdy nie, nie wykombinujesz sposobu. Ale Bóg Cię będzie kochał, jeżeli trwasz w Jezusie, jeżeli przychodzisz z każdym z tych grzechów po prostu znowu do Niego. I On, ci, on też nie chce, żebyś był w takim miejscu, że tylko chodzisz i wyznajesz te grzechy i, i po prostu nie masz przełomu. On chce Ci dać przełom, ale czasami ludzie są oporni, po prostu czasami ludzie nie są. Jakby nie łapią prostych rzeczy. Ciężko im, się, ciężko im się zmienić. Bóg Cię będzie kochał. Ale nie rób czegoś takiego, że zasuszysz sobie relację z Jezusem i powiesz: Ja będę sam żył. Już nie grzeszę, dziękuję, już dobrze sobie radzę. Wyszedłem z tych grzechów, przestałem palić, przestałem pić, przestałem się obracać w towarzystwie. To już mi teraz Jezus nie jest potrzebny. Bo już jestem porządny, już, już, już wszyscy mówią, że jestem porządnym obywatelem moralnym. To jest bardzo zła rzecz. Jezus mówi no to takie coś, no to, to jest niedobrze. Bo zasuszasz miejsce łączności. Zamykasz się na przepływ ode mnie i nie, ma, nie spotykamy się już. Nie spotykamy się już i ty zasuszasz się, i duchowo usychasz, bo nie wydarzy owocu. Wiecie, Jezus powiedział: Bez mnie nic uczynić nie możecie. Popatrzcie na nasze miasto. Popatrzcie, ile się dzieje bez Jezusa. Można zbudować budynek bez Jezusa. Tam, wiecie, ten architekt, on tam nie pada na kolana, nie modli się, Boże, o objawienie, jak te ściany mają wyglądać. Ci budowlańcy też tam nie, nie modlą się. Przed budową na ogół. Po prostu idą, stawiają coś. Czyli pewne rzeczy można zrobić, więc Jezus nie mówi tutaj, że nic człowiek nie jest w stanie zrobić bez niego. Ale nie jest w stanie przyjąć owocu. Bo owoc to jest coś, co wymaga tych soków płynących od Jezusa. Wiecie, gdyby przyszedł tutaj człowiek niewierzący i stanął. I zaczął coś tam mówić, to prawdopodobnie nie dotykałby to Was, jakby Duch by Was nie dotykał. On by mógł mówić elokwentnie i nawet z Biblii czy coś, ale rozumiecie, to jest kwestia owocu. To jest kwestia tak jakby czegoś duchowego. Więc rzeczy duchowych, rzeczy z Królestwa nie jesteśmy w stanie robić bez Jezusa. Nie jesteśmy w stanie zrobić nic takiego, że po prostu pójdziemy do nieba i to będzie się liczyło. Owoc to jest coś, co, co liczy się przed Bogiem. Owoc to jest coś, przez co uwielbiony jest ojciec. Przez to uwielbiony będzie ojciec, że obfity owoc wydacie. Przez to uwielbiony będzie ojciec, że obfity owoc wydacie. Owoc związany jest też z odpowiedzią na modlitwę. Że modlisz się, wierzysz Bogu i przez wiarę pewne rzeczy się dzieją, to jest owoc. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w Was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się Wam. Jezus nie mówi, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się Wam, jakby bez tego kontekstu trwania. Mówi, jeżeli będziesz trwał, jeżeli w tym miejscu połączenia ze mną będzie przepływ, jeżeli będziesz otwarty i będziesz przyjmował objawienie ode mnie i będziesz przyjmował wiarę ode mnie, która jest łaską nad przyrodzoną wiarę. Będziesz przyjmował pewnego rodzaju obrazy i wizje i będziesz słyszał to, co ja do Ciebie mówię. I będziesz też sam jakby otwierał się i mówił do mnie, mówił, wyznawał, uwielbiał mnie, dziękował mi, wyznawał swoje grzechy i upadki. I jeżeli będzie w tym miejscu przepływ, to wtedy proś o cokolwiek byś chciał, a stanie się. Bo wtedy ja w Tobie sprawię wzrost, że Ty urośniesz, rozwiniesz się i będziesz pełen tych soków. I te soki w Tobie tak nabrzmieją, że... Buch, owoc wyskoczy, owoc się pojawi. Na tobie Będziesz gałązką pełną owoców. A wtedy ojciec ogrodnik przyjdzie, odetnie z twojego życia rzeczy, które przeszkadzają ci w przenoszeniu owoców, a ty powiesz super, bo chcę więcej owoców. Wiecie, owoc to jest taka część krzewu, która nie jest potrzebna krzewowi winnemu. Owoc to jest taka część drzewa, że ona nie jest potrzebna samemu drzewu. Jabłoń Jabłka rodzi, potem te jabłka są zrywane i co? Jabłoń dalej rośnie. Ona nie potrzebuje tych jabłek dla siebie. Ale jabłonie się sadzi w sadzie po to, żeby przynosiły owoc, a nie po to, żeby po prostu tam sobie rosły. Wiecie, my żyjemy dla owocu, ale owoc to nie jest koniecznie coś takiego, co jest dla nas. To jest wręcz odwrotnie. Bóg o nas dba... I Bogu zależy na owocu, ale owoc to nie jest dla nas. Tu nie chodzi o nas w tym momencie. Chodzi o to, żeby uwielbiony był ojciec i żeby ktoś się tym nakarmił. Cała ta praca Boga nad Twoim życiem jest po to, żeby ktoś się najadł. Żeby ktoś w kontakcie z Tobą się najadł i powiedział, o, ale się najadłem w kontakcie z tym człowiekiem. Naprawdę? A, a ja się nie najadłem. A... <noise> Rozumiesz, ty dajesz owoc, ty wydajesz owoc. Ktoś inny się najada, ale o Ciebie dba Bóg. Będę już lądował, zmierzał do końca. Powiem jeszcze jakby w kontekście tego, o czym powiedziałem, czyli tego, że owoc jest, owoc jest dla kogoś. A Bóg się o Ciebie troszczy, żebyś Ty ten owoc wydawał. Wiecie, Bóg się nie troszczy o Ciebie proporcjonalnie do owocu, który przynosisz. Czyli jak się, jak przynosisz, to się troszczę, jak nie przynosisz, to się nie troszczę. Takie słyszałem nauczania, wiecie, ludzie cytują, dziewiąty rozdział drugiego listu do Koryntian, gdzie jest napisane, kto sieje skąpo, skąpo też rządzić będzie. I jest takie nauczanie, chyba dwa razy coś takiego słyszałem, że ktoś mówi: No posiejesz pieniądze do kościoła, to będziesz miał pieniądze. Nie posiejesz pieniędzy, to będziesz głodny. To jest nieprawda. To jest po prostu nieprawda. To jest wykrzywienie tego fragmentu, i to jest obiektywnie nieprawda w konfrontacji z Biblią. Dlatego, że Jezus mówi: Ojciec wasz się troszczy, przypatrzcie się ptakom, nie sieją, nie zbierają, a mimo to ojciec się troszczy: Wy jesteście o wiele zacniejsi niż ptaki. Czyli to, ile masz pieniędzy, to naprawdę nie ma żadnego związku z tym, czy dajesz pieniądze do kościoła, czy nie. Naprawdę nie ma to żadnego związku. Ale ja nie mówię, żeby nie dawać, bo hojność, to czy jesteś hojny, czy nie, to ma, to ma ogromny wpływ na to, jakim, jakim, jaką jakość ma Twoje życie duchowe. Ja jestem hojny, wiecie, nie po to, żeby mieć więcej pieniędzy, ale po to, dlatego, że po prostu Boże Słowo o tym mówi i dlatego, że chcę być duchowo dojrzałym człowiekiem. A wiem, że zamykanie swojej ręki i brak hojności to jest droga do duchowej posłuchy. I Paweł, właśnie w tym drugim liście do Koryntian, w dziewiątym rozdziale, nie mówi: posiejcie pieniądze, żebyście zbierali pieniądze. On mówi, kto się je obficie, obficie będzie żał, kto się je skąpo. Mówi to rzeczywiście w kontekście pieniędzy, ale prawda jest taka, że siejesz pieniądze, a zbierasz duchowy wzrost. Siejesz jakby. Dobra materialne, czyli okazujesz hojność, a to owocuje duchowym rozwojem w Twoim sercu. Rzeczy się dzieją w Twoim sercu. Ja zauważyłem, że jak gdzieś zacząłem dawać na jakąś tam. na Kambodżę. Kiedyś. To nagle ta Kambodża, na tej Kambodży mi zaczęło do, zależeć, i moje serce się rozszerzyło w stosunku do Kambodży. Nagle się zorientowałem, co to jest za kraj w ogóle, jacy ludzie tam żyją, co oni tam robią. Ilu tam jest wierzących, ilu z czym oni się zmagają. Nagle mnie to zaczęło jakoś dotykać. Bo dałem pieniądze. Dajesz pieniądze na coś, to zaczyna ci na tym zależeć. I to jest praca w twoim sercu, i pojawia się miejsce na miłość w tym miejscu. W tym miejscu dawania to, dawanie jest aktem miłości, i twoje serce się uwrażliwia na miłość, i o to w tym wszystkim chodzi: o miłość. A nie o to, żeby mieć dużo pieniędzy, bo to nie tak. I jeszcze jest taka rzecz, myślę, bardzo zła w tym nauczaniu, bo ono, ono jakby prowokuje ludzi do dodawania ze strachu i dodawania z chciwości. Ja myślę, że w ogóle lepiej jest nie dawać, jeżeli nie miałbyś to robić w strachu i w chciwości. Jakby ktoś do mnie przyszedł i powiedział, Tomek, wiesz co, ty fajnie głosisz, i, ale ja mam takie poczucie, wiesz, takiej presji, że ja muszę ci dać. Bo jak ci nie dam, to po prostu pójdę do piekła. Mówił: Chłopie, weź te pieniądze, sobie zatrzymaj. I weź się ogarnij trochę. Bo ja nie chcę pieniędzy, które ty dajesz ze zwiedzenia. Bo, bo jesteś zwiedziony, bo po prostu słuchasz jakichś głosów demonicznych. Ja nie chcę od ciebie pieniędzy, nie chcę mieć w tym udziału. To lepiej jest nie dawać. Jeżeli się ma motywację strachu, jakiejś presji, Paweł mówi ochodnego dawcę Bóg miłuje, czyli każdy jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem ani z przymusu. Nie może być presji, nie może być przymusu, musi być pragnienie, jeżeli dajesz. Musisz tego chcieć. Zapytaj się, czy ty chcesz. Jeżeli żyjesz z Bogiem, jeżeli jest w twoim, miejscu, w twoim życiu relacja z Jezusem, to będziesz chciał, bo Bóg sprawia chcenie i wykonanie. I On będzie w tobie sprawiał chcenie, żeby dawać na wszelką dobrą sprawę. Ale jeżeli to jest presja, ja się cieszę, że w ogóle tutaj nigdy czegoś takiego nie słyszałem. To jest bardzo bezpieczne miejsce pod tym względem. Tu nie ma takiej presji na dawanie, ale są takie miejsca, są takie społeczności, niestety, gdzie to jest. I to jest, to jest niedobrze, bo to, to, to wykrzywia obraz Pana Boga. Na koniec ostatnia rzecz. Bóg się troszczy o ciebie. Bóg się troszczy, jeżeli jesteś w Jezusie, jeżeli jesteś połączony z Jezusem, jeżeli wierzysz w niego. Możesz nie spełniać żadnych w ogóle dodatkowych warunków, możesz po prostu powiedzieć: Życiu mi totalnie nie wyszło, nic mi nie wyszło w życiu, źle zrobiłem wszystko. Bóg cię kocha i Bóg się troszczy o ciebie. I on jest dobrym ojcem. On się troszczy o ciebie: jesteś cenniejszy niż ptaki, jesteś cenniejszy niż, niż kwiaty. Jesteś cenny w Jego oczach i on się zatroszczy. Jeżeli myślisz sobie, nie posiałem, nie dawałem pieniędzy na kościół, moje życie jest pod przekleństwem, to, po, to ja ci mówię, twoje życie jest pod błogosławieństwem, bo, bo masz ojca, który cię kocha. Wiecie, ojciec, który cię kocha, to jest większa rzeczywistość niż twoje uczynki, niż to, co zrobiłeś, czego nie zrobiłeś. Miłość ojca do ciebie, która jest niezależna od twoich uczynków, jest większą rzeczywistością niż twoje uczynki, niż twoje życie. I Bóg wylewa na ciebie swoją miłość. Zobaczcie, dzisiaj śpiewaliśmy o tym synu marnotrawnym, że syn marnotrawny wraca i ojciec daje mu płaszcz i daje mu pierścień. Co ten syn zrobił takiego? Nic. Tylko wrócił. Wrócił do domu. Wrócił do domu i nawet coś tam sobie zaplanował, jakąś przemowę. Ojciec mu nie pozwolił tej przemowy dokończyć. Tak się cieszy, synu, że wróciłeś. Dobrze, że wróciłeś. Masz wszystko, dał mu wszystko. Amen, niech Was Bóg błogosławi. Tym się chciałem podzielić.